Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się w przededniu 85. rocznicy poświęcenia figury Matki Bożej Królowej Polski, nawiązując zarówno do wydarzeń, które legły u początków historii tej figury, tego miejsca uświęconego obecnością Maryi i modlitwą gromadzących się tutaj ludzi, ale także odnosimy te historyczne przywołania do teraźniejszości, w której tu, na pomorskiej, wejherowskiej ziemi podejmujemy nasze życiowe wyzwania, realizujemy nasze życiowe powołania jako wspólnota Kościoła, jako wspólnota rodzina parafialna, ale także jako wierni świeccy w różnych obszarach świeckiego publicznego życia. Stajemy tutaj wespół z duchownymi, którym powierzona została duchowa opieka nad ludźmi zamieszkującymi tę ziemię, ale też i z samorządowcami na czele z panią starostą Gabrielą Lisius. To ważne odniesienie, gdy mamy świadomość tego, jakie były początki tej figury i w czyich decyzjach była inicjatywa jej zarówno postawienia, jak i poświęcenia. Pamiętając o tych wydarzeniach, chcielibyśmy wszystkich ludzi, którzy tę historię tworzyli i dzisiaj ją tworzą, objąć wspólną modlitwą, a w godzinę modlitwy aniołhańskiej, na którą wzywał i wzywa stojący obok figury dzwon, łączmy się jeszcze bardziej z Ojcem Świętym Franciszkiem i w duchu tej wspólnoty, świadomi naszej łączności z całym powszechnym Kościołem, módlmy się za nas tu zgromadzonych, za naszą wspólnotę parafialną, za parafię Wejherowa, dekanatu wejherowskiego, za posługujących tę ziemi samorządowców i za wszystkich ludzi. Módlmy się także za cały Kościół powszechny w tej południowej modlitwie, łącząc się z papieżem Franciszkiem i przez Maryję Bogu przedstawiając Jego intencje. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Mówię, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Teraz śmierci naszej. A słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Chwała, módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, nadwleź serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Tak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych, módlmy się w szczególny sposób za zmarłych fundatorów tej figury, zmarłe osoby, które o tę figurę dbały, pielęgnowały to miejsce, także zmarłych duszpasterzy, z księdzem Zygmuntem Malińskim na czele, z księdzem Roszczynianskim oraz za wszystkich zmarłych bliskich naszemu sercu, módlmy się wołając. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Światłość wiekuista im świeci na. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Poproszę o zadanie głosu Panią Starostę. Tak.
Ekscelencja księże biskupie, w imieniu władz samorządowych powiatu, ale także własny, witam Ciebie bardzo serdecznie w gościnnym powiecie wejherowskim, a w szczególności w naszej wspólnocie parafialnej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie. Zgromadzeni dzisiaj witamy Ciebie przed tronem naszej ukochanej patronki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której figurę posadzący koloni na Śmiechowie wystawili przed 85 laty, powierzając jej swoje losy, teraźniejsze i przyszłe, z najgłębszą wiarą, że ona, Matka Boża z Dzieciątkiem, będzie dla niej i dla nas najlepszą przewodniczką i opiekunką, wzorem i przykładem wiary i życia oraz najpewniejszą drogą do Trójjedynego Boga, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Figura ta, poświęcona w 1936 roku, przetrwała z nami lata II wojny światowej i odnowiona w 1946 roku gromadziła nas przez dziesięciolecia na modlitwach i nabożeństwach. Wielkie nabożeństwo skupione wokół tej właśnie figury do Matki Bożej stało się w 1982 roku początkiem nowej wspólnoty parafialnej, którą obecnie współtworzymy. Dzisiaj dziękujemy dobremu Bogu za ten dar obecności Matki Bożej Królowej Polski w naszych rodzinach, w naszej parafii i społecznościach lokalnych. Dziękujemy Tobie, Księże Biskupie, za Twoją obecność wśród nas i uświetnienie tej uroczystości. Twoją biskupią posługę polecamy Panu Bogu, Matce Najświętszej i Twoim świętym patronom w niebie, zapewnieniem o naszej modlitwie, wierności Ewangelii, pasterzem Kościoła Gdańskiego i Ojcu Świętemu. Do Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej Czesławskiej. A tej modlitwie niech towarzyszy szczere zawierzenie opiece Matki Bożej, Królowej także naszych serc, całego powiatu wejherowskiego, wszystkich, którym powierzyliśmy mandat społecznego zaufania, aby ich praca służyła dobru tej ziemi i ludzi, którzy ją zamieszkują, modlę się za wspólnoty parafialne tutaj posługujące, aby wypełniały tę misję wobec Kościoła i świata, łącząc ludzi w duchu wzajemnej miłości, szacunku oraz troski o tych, którym pomoc jest najbardziej potrzebna. Módlmy się za siebie nawzajem, dziękując za laskę wiary i za to, że w niej szczególne miejsce zajmuje Maryja, ale módlmy się także za ludzi zagubionych, zrozpaczonych, za ludzi poszukujących także sensu życia i drogi do Pana Boga, ale także módlmy się za ludzi opętanych przez zło, za ludzi, którzy za zasadę swego życia obrali sobie wprowadzanie zła. Módlmy się o łaskę ich nawrócenia, ale także prośmy za siebie, abyśmy potrafili się takim postawom z miłością i mądrze sprzeciwiać, w trosce rozbawienie wszystkich ludzi, także zagubionych. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Święta Panna nad Pannami, módl się za nami. Zwycięska Pani Jasnogórska, módl się za nami. Królowa Polski zawsze wiernej, módl się za nami. Dana przez Boga ku obronie naszego narodu,
Módl się za nami. Dana ku pomocy w jasnogórskim obrazie. Módl się za nami. Królująca z Jasnej Góry od 6 wieków. Módl się za nami. Obecna na polskiej ziemi przez tysiące lat. Módl się za nami. Chroniąca nasz naród przed zagładą. Módl się za nami. Jaśniejąca nadzieją w czasach niewoli. Módl się za nami. Wspierająca męstwem podczas długich nocy narodowych. Módl się za nami. Nadzieją walczących o Polskę wierną Chrystusowi. Módl się za nami. Ucieczko podzielonego między zaborców narodu. Módl się za nami. Arko jedności i przymierza narodu z Bogiem. Módl się za nami. Patronko więzionych i zesłanych. Pocieszycielko cierpiącego narodu. Módl się za nami. Błagająca Chrystusa za winy i grzechy Polaków. Módl się za nami. Matko wiary naszej. Módl się za nami. Błogosławiona, któraś uwierzyła. Módl się za nami. Matko niosąca Boga w drodze do Elżbiety. Módl się za nami. Matko ukazująca Chrystusa pastuszkom i mędrcom. Módl się za nami. Matko chroniąca Chrystusa przed Herodem. Módl się za nami. Matko zatroskana o zaginionego syna. Módl się za nami. Matko cudownej przemiany w Kanie. Módl się za nami. Matko silnej wiary podczas męki syna. Módl się za nami. Matko stojąca pod krzyżem Jezusa konającego. Módl się za nami. Matko pełna wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Módl się za nami. Matko umacniająca aniołów i uczniów w wieczerniku. Módl się za nami. Matko kościoła pielgrzymującego w świecie współczesnym. Módl się za nami. Matko wytrwania i męstwa. Módl się za nami. Pani nasza wejherowska. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przeciwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony naszego narodu, a także dla naszej wejherowskiej wspólnoty. Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, a także tę figurę, przy której się gromadzimy. Spraw, abyśmy jej pomocą wsparci zwyciężyli grzech w naszych sercach, a pamiętając o pośrednictwie Królowej Polski, mogli pokonać siły ciemności przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystkie intencje nas tu zgromadzonych, naszego regionu, powiatu, naszych parafii, każdego z nas bez wyjątku, osoby duchowne, kapłanów, życia konsekrowanego, posługujące na tym terenie, samorządowców, zaangażowanych w służbę bliźnim i każdego bez wyjątku, powierzajmy w stawieństwu naszej Królowej, pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racznie gardzić w potrzebach naszych wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Lądowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Wszelko nasza, Stoi nas pojednaj, Synowi swojemu nas polegnaj, Swojemu synowi nas zdawaj. Na zakończenie uroczystości tutaj pod figurą zaśpiewajmy Ave Jasnogórski.
Nie starosta? Czy biskupie może poprosić mnie do tyłu, co? Do figury. A, dobrze. Ojcze nasz, który się w niebie święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i